Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam parę sposobów na optymalizację Windows 10. Zaczynajmy. Na początek otworzymy sobie msconfig. Wejdziemy tam klikając Windows plus R, wpisując msconfig. I teraz tak. Ogólne, tutaj zaznaczamy uruchomienie selektywne, rozruch. Limit czasu ustawiamy na 3, ponieważ 0 już się nie da, ani niżej. Rozruch bez interfejsu GUI. I teraz tak. Opcje zaawansowane. Tutaj ustawiamy maksymalną liczbę procesorów, jaką się da, ale pamięci już nie włączamy. OK. Usługi. Tutaj klikamy upie wszystkie usługi firmy Microsoft i włączamy wszystko, co się da, jeżeli chcecie, żeby one nie działały w tle. Dalej chodzimy w uruchamianie. Otóżmy menedżera zadań. I tutaj włączamy wszystko, co się da, ponieważ będzie szybszy start komputera. No i po tym kroku klikać zastosuj, OK i uruchamiacie ponownie. Ja tego nie będę robił, ponieważ już to ma wszystko zrobione. No więc przechodzimy do następnego kroku. OK, następnie wyłączymy wszystkie zbędne dodatki, które Windows ma fabrycznie ustawione. Klikamy na wyszukiwarkę, wpisujemy performance i klikamy zaawansowane ustawienia systemu. Później wchodzimy w sprzęt, wydajność i tutaj oznaczamy wszystko kompletnie, co się da. Klikając oczywiście do basy dla uzyskania najlepszej wydajności. OK, w tym kroku to na tyle. Przechodzimy dalej. OK, teraz czas na wyłączenie listy wyświetlenia systemów operacyjnych. Więc tak, wchodzimy w mój komputer, klikamy prawym, właściwości, zaawansowane ustawienia systemu, uruchamiamy uzyskiwanie, klikamy ustawienie. I teraz tak. Czas wyświetlenia listy systemów operacyjnych wyłączamy całkowicie. W przypadku, gdy macie tylko jeden Windows, bo jak macie dwa, to nie radzę tego robić, gdyż możecie mieć problem potem z dualbotem. No więc to tyle, przechodzimy do następnego kroku. Teraz czas na kolejny krok, czyli oczyszczenie dysku C. I nie będę robił oczyszczania płyn, ponieważ już to robiłem, a więc tak. Wchodzimy w mój komputer, prawym na dysk lokalny C, właściwości i klikacie oczyszczenia. Jak ja już mówiłem, nie będę tego robił, ponieważ ja już to robiłem. No więc od razu przejdźmy do następnego kroku. W następnym kroku będziemy usuwali wszystkie programy, jakie są mnie niepotrzebne z komputera lub laptopa, więc tak. Wchodzimy w wyszukiwarkę, wpisujemy panel sterowania, odinstaluj program. Tutaj usuwamy wszystkie programy, które nam nie są niepotrzebne, które są nam po prostu zbędne, a ich nie używamy. I jak widzicie, pousuwałem wszystko, które było mi niepotrzebne, więc leczę z materiałem na bieżąco. No to przechodzimy oraz do następnego kroku. OK, w następnym kroku będziemy usuwali wszystkie pliki w przestrzałym folderze o nazwie temp. Więc tak, klikamy Windows plus R, wchodzimy w uruchamianie, wpisujemy następującą komendę. Procent, temp, procent. Stwierdzamy Enter. Usuwamy wszystko, co się da, wszyściutko. Jeżeli wyskoczy Wam komunikat, że nie można, to klikajcie po prostu pomiń, bo to i tak nie zostanie usunięte. No to więc przechodzimy do następnego kroku. OK, w następnym kroku będziemy usuwali wszystkie pliki, jakie są dostępne w ogóle w przestarzałym folderze, czyli temp. Więc tak, klikamy Windows plus R, wchodzimy w uruchamianie, wpisujemy procent, temp, procent i OK. Jak widzicie, mam tutaj czysto. Wy będziecie mieli tutaj dużo plików. Usuwacie wszystko, co się da. Jeżeli wyskoczy Wam komunikat, że danego folderu lub pliku nie można po prostu usunąć, to kliknijcie pomiń, ponieważ on jest ważny dla systemu. Nie bójcie się, nic nie zostanie skasowane, jeżeli chodzi o Windowsa, żeby Wam potem nie odpalił. Możecie być spokojni. OK, przechodzimy do następnego kroku. OK, w ostatnim kroku na dzisiaj wyczyścimy cały rejestr programem CCleaner, który będzie dostępny dowolnie w opisie. A więc tak. Wchodzimy w program CCleaner, klikamy Registry, czyli rejestr. I szukamy błędów. Zależy od czasu i RAMu głównie, ile to może potrwać. Akurat mam ich mało, ponieważ lecę na bieżąco. Tutaj wyskakuje, czy zrobić backup rejestr. Ja daję oczywiście nie. I klikamy, żeby ono nam naprawiło wszystkie błędy. Musicie to zrobić kilka razy, takie coś, ponieważ za pierwszym razem wszystkiego Wam nie naprawi, a w kolejnych krokach będzie Wam wyskakiwało całkowicie inne błędy. No więc to chyba wszystko na dzisiaj. Liczę na jakieś łapki, słupki tak na początek, żeby jakoś z materiałem wystartować.